Witajcie, kochani. Krzyczę, żeby wyczyścić obiekt. Dobra. Obiektyw. Herbata. Wróciłam do domu. Zastanawiałam się, czy mam sobie robić kawę czy herbatę, czy najpierw coś zjeść. Ale zobaczyłam, że jest zrobiona herbata, dzbanek herbaty, więc nalałam sobie herbatę. Jestem trochę zmęczona. Wszystko od początku Wam opowiem. Co, jak i gdzie. Więc tak. Jestem trochę zmęczona. Wczoraj w niedzielę padłam do łóżka. Dosłownie padłam do łóżka. Nawet nie wiem, kiedy Wojtek przyszedł do nas. Wydaje mi się, że nie byłam tego świadoma, że dziecko przychodzi mi do łóżka. A obiecał, że nie przyjdzie. I wstałam 6:30. Dzisiaj jest poniedziałek. Tak miałam być w pracy, tak miałam być u fryzjera, ale się kompletnie plany zmieniły. W ogóle muszę się głowę w takim razie umyć. Tylko nie wiem jak, ponieważ w sobotę wróciłam o 22:00. Muszę uprać strój roboczy. I jeszcze już na sam koniec, już jak myłyśmy maszyny, bo ludzi było multum. Ja nie wiem, czy ludzie mają tyle pieniędzy, czy co. Już na święta się szykują. Multum ludzi było, nie było po prostu. Jak była przerwa, to tak naprawdę nie wiadomo było, za co się łapać, bo jak się człowiek czegoś złapał, to za chwilę przychodziła kolejka ludzi. A na szczęście na sam koniec pracy, wy tak dużo nie zobaczycie, widzicie to czerwone, myłam maszynę, tą krajalnicę i centralnie w to ostrze wsadziłam palce. Krew się zaczęła lać. Wiecie, to jest mała rana, teraz jak się zakleiła, to jest po prostu taki 2-milimetrowa ranka, malutka, już mnie nie boli, ale jak to się lało, całą rękę miałam we krwi normalnie za chwilę, po chwili. Szłam z ręcznikami, kierowniczka się pyta, co się stało. Rozcięłam palce i się śmiały. Śmiały się, zaraz powiem Wam dlaczego. Ponieważ w piątek złożyłam wypowiedzenie, nie. Poinformowałam kierowniczkę, że rezygnuję od poniedziałku, że składam wypowiedzenie, że już w sumie złożyłam wypowiedzenie pisemne do firmy, bo ja byłam na umowie zleceniu przez agencję Interkadra i miałam 3 dni robocze. Tak więc dzisiaj poniedziałek wygasła moja umowa. Szok. Powiem Wam, że jeszcze ja nie mogę uwierzyć. No ale niestety do fryzjera też nie poszłam. A zobaczcie, co na moje włosy się... Moje włosy są brązowo-rude. Z kilometrowym odrostem. Ale nie, tak, nie poszłam dzisiaj do fryzjera, tylko odmówiłam. Ponieważ dzisiaj byłam w Lublinie. Już o godzinie 7:30 byłam w Lublinie, ponieważ szłam na badania do pracy. Tak, dostałam inną pracę. W tamtym tygodniu byłam na rozmowie. Potem się trochę wahałam, potem trochę właśnie wtedy płakałam. To był ten dzień, że płakałam trochę. Mąż powiedział, idź, jak masz narzekać, wracaj zmęczona, stresować się, denerwować się, to idź, spróbuj. Tak, idę do biura. Idę do biura, tam będzie także obsługa klienta. Jedynie co się boję, to pieniędzy. Że gdzieś tam coś źle wyliczę, ale mam nadzieję, że będzie w porządku. Nie cały etat, bo 3/4 etatu. Na 7 godzin dziennie będę chodziła. Nie wiem, czy przez 6 dni, czy przez 5, nie jestem tu zorientowana. No i dzisiaj właśnie musiałam rano pojechać do kadrowej. Byłam umówiona na 9:00, ale byłam o 8:30 już, więc po prostu weszłam, tak? I się spytałam, czy... Tak, no mówię, no przyjechałam wcześniej, trochę zimno, mówię, nie chcę stać na dworze, żeby się przypadkiem zaraz nie przeziębić. Kadrowa była bardzo miła, powiedziała, że super, że ten, bo między 9:00 a 10:00 mam być w Luxmedzie. Na Krakowskim, na Królewska, to jest dokładnie koło Bramy Krakowskiej.
Więc super, to sobie pojadę ten i pojadę. Poleciałam tak na piechotę, bo to nie było mocno daleko. Deszcz równo cały czas pada. Pada więcej, pada mniej, no ale okej, jak to pogoda w marcu, jak w garcu. I na badaniach miałam okulistę, ciśnienie, słuch, to w sumie tylko pielęgniarka tam kazała mi tak zatkać ucho i z drugiego końca pokoju mówiła coś tam szeptem i miałam powtórzyć, co słyszę. A mówiła naprawdę szeptem, bo miała chore stań i po prostu ledwo co słyszała. Ale się śmieją, mówię, że słychać, tak? Że słyszę tylko, że klienci w sklepie, tak jak ja tutaj mówię, pracy byłam teraz obecnie, to mówię, po prostu ci ludzie nie wiele mówi niewyraźnie i nie zawsze można było zrozumieć, a jeszcze hałas tak dalej. No w tej pracy też spodziewam się hałasu i to sam pewnie będę głucha na to, co mówią do mnie. Ogólnie też co? Na tych badaniach pan doktor powiedział, że troszkę serduszko mi szybko bije. A ja się śmieję, wie pan doktor, mam 12-latka w domu i 4-latka. Mówię, serce ma mi prawo. Ma prawo tak bić. To zaczęliśmy się we dwójkę śmiać z tego faktu. Ogólnie w porządku, tak ciśnienie ok, oczy widzą, słyszę, więc jak najbardziej ok. Dostałam badania na 3 lata, więc na 3 lata mam spokój. Aczkolwiek nie wiem, jak długo będę w tej pracy, ponieważ to jest jeszcze nieokreślone, na jak długo idę, bo to jest tak wstępnie. No tak wstępnie, tak. Tak naprawdę konkretów jeszcze nie mam, ponieważ jeszcze oni nie mają większych konkretów na jak długo. Więc dalej zobaczymy. Stwierdziłam, że jak to się mówi, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Więc zobaczymy, tak. Zobaczymy i powiem wam, że jestem w lekkim szoku. Koleżanko, właśnie, i mówiąc, że śmiało się z mojego palca, że na pamiątkę, właśnie. No i trochę było im przykro, na pewno, bo uważały, że się sprawdzałam. Też padło pytanie, czy jakbym dostała umowę, to bym się zastanowiła, czy pójść do biura, czy zostać z nimi. Mówię, jakieś zastanowienie, mówię, pewnie by było, aczkolwiek wiecie, że to jest ciężka praca. Chyba najbardziej to, że ciężka praca, tak? No, ciężka i późno się wraca i wcześniej się chodzi. Domyślam się, że miałam się od dzisiaj iść do drugiego sklepu do pomocy. Domyślam się, że kierowniczka tam nie była zachwycona. Więc jak ja śmialiśmy się z mężem, że jestem spalona w dwóch sklepach w Łęcznej. Ale oczywiście koleżanki zapewniły mnie, że mogę zawsze przyjść na zakupy, jestem mile widziana. Obiecałam, że w miarę możliwości upiorę rzeczy i przyniosę te robocze. I że nie wiem, jak nie uda mi się, to poproszę mamę, żeby upiekła mi jakieś ciasto i zaniosę na pożegnanie. Tak, taka historia. Co by na to? Bo ja jestem dalej w szoku. Jednocześnie się cieszę i jednocześnie się boję. Ale wiem, że tam są spoko ludzie, że się na pewno dogadamy, więc będzie ok. No i właśnie z tej okazji dalej, że nie poszłam do fryzjera. Może uda mi się przed świętami pójść, bo nawet właśnie Katowej mówiłam, że no dzisiaj miałam do fryzjera na 9. Ona, o, ale rozumie pani, że są cele wyższej, ważniejszej, wyższej, nie, jak to? Wyższej, najważniejszej, najważniejszej, jakoś tak powiedziała, już nie pamiętam. Mówię, tak wiem, mówię, ja bym mnie nawet nie odważyła się mówić, że spróbujmy innego dnia, tylko bo ja mam fryzjera, tak? Mówię, no trudno, tak? Najwyżej przychodzę w tym, co mam na razie. Może najwyżej po świętach gdzieś mi się uda polecieć do fryzjera. Zobaczymy. Wszystko wyjdzie tak w planie, bo jeszcze nie wiem, jak ja tam będę pracowała, ale dzisiaj muszę naprawdę głowę umyć, bo powiem wam, wyglądam tragicznie.
Tylko właśnie nie wiem jak z tym palcem, ale chyba spróbuję założyć rękawiczki, te takie wiecie, do sprzątania gumowe i spróbuję umyć głowę. Mam po prostu całego jeszcze we krwi, ale cały czas odkażałam sobie w domu, żeby szybko mi się zagoiło i fajnie mi się zagoiło. Już nawet opuchlizna zeszła. I dalej co? I właśnie, ogólnie Lublin mnie męczy. Ja chyba bym nie była w stanie jeździć autobusem do Lublina do pracy, bo jestem tak zmęczona. I tak naprawdę za chwilę muszę wyjść po Wojtka. Za to zaszalałam i poszłam sobie do Vivo. Już mówię od krakowskiego bramy, mówię też rzut beretem, aby w dół, w dół i tam się przechodzi za zamkiem z tyłu, już jestem. Zaszłam do Empika, szukałam jakąś książkę, taką chciałam dla Krystiana z niemieckiego, tak? Taka, gdzie by była gramatyka, trochę co? Chyba głównie gramatyka, tak? Ale jakoś tak nie umiałam się odnaleźć w tych książkach. Nie wiem, nie wiedziałam, jaką mam wybrać. Myślałam, że jakąś taką w miarę prostą, małą, taką opisaną, ale tak nie za mocną i nie umiałam się zdecydować. Ja może drugim razem jeszcze na spokojnie sobie pójdę, bo też nie chciałam dużo siedzieć w tej Empiku i też nie chciałam długo siedzieć w Lublinie, bo mąż zaraz po 13 jechał do pracy. No i wiadomo, jeszcze Wojtusia trzeba odebrać. Jakbym mogła, siedziałabym do wieczora. O nie, chociaż nie bym mogła, was zwariowała, jakbym siedziała w sklepie do wieczora. Wystarczy to, że nosiłam kurtkę założoną na siebie i było mi gorąco, strasznie gorąco. Dobra, dalej. Poszłam do tego Vivo, tak, i znalazłam mapę, to stoisko, gdzie tam pokazane są jakie sklepy i tak dalej, bo szukałam, gdzie jest half price. I okazało się, że jest piętro wyżej nade mną praktycznie, więc spoko. Poszłam tam, bo ja sobie umaniłam, że ja chcę brązową torebkę. Brązową. Wiecie, taką karmelową, wielbłądzi kolor, czy jak to tam mówią, taką brązową, nie za ciemną torebkę z długim paskiem, żebym mogła się przerzucić, żebym mogła w rękę wziąć. Mówię, do nowej pracy kupię sobie nową torebkę, no bo już ta czarna już mi nie pasuje, bo jest już, zaczyna się robić ciepło i tak wiecie. Dylematy kobiety. Zwłaszcza moje, bo ja torebki i buty mogę kupować co chwilę. O, mi nie trzeba było takiej spodni, ale buty i torebka. I właśnie tam zaczęłam oglądać, raz przejrzałam. Piękne były różowe, ale mąż powiedział, że różowy to nie jest dobra opcja. Nie wiem czemu. Uważam, że te różowe były piękne. Trzy torebki różowe były piękne. No ale myślę, no spoko, może ma rację, no różowe, no to tak. Zobowiązuje, ja mam tam różne ubrania, no okej, no różowy może faktycznie nie do końca. No to dalej oglądam. No to sobie pomyślałam, dobra, nie będę brała torebki, wezmę sobie plecaczek. Ale plecaczki w sumie też podobały mi się i też nie umiałam się zdecydować. Na końcu znalazłam torebkę i mówię, dobra, wezmę tą torebkę, ale idę jeszcze pooglądam, co tam ciekawego jest i wrócę, wezmę tą torebkę. I była ta promocja 3, a najtańszą dostałem za złotówkę. Na tą promocję się załapałam. Jeszcze się pytałam pani, o co chodzi, bo mówię, chciałam założyć sobie konto, nie mogę, bo jest CCC. Tak, i okazało się, że oni są wspólnie połączeni i że jak mam CCC, to nie muszę zakładać konta, więc myślę, spoko. Więc pooglądałam sobie tam jeszcze ubrania. Wybrałam 4 do przymierzalni. Bardzo ładne 2 sweterki mierzyłam. W fajnej cenie po 40 zł na guziczki. Granatowy, a drugi był taki jasno-kremowy. Ale jeden i drugi mi się... Nie chce mi się wstawać. O tu mi się rozłaju. Wiecie, i tak było mi widać, o tak było mi widać stanik. I tak mi się kurczę. No już ten jasny byłam skłonna wziąć, więc pani oddałam granatowy, a jasny mówię wezmę. Najwyżej sobie kupię pod koszulkę jakąś na ramionczkach i będę nosiła ten jasny, ale mówię, no tak do końca nie byłam przekonana. Więc wzięłam sobie co innego. Z 3 rzeczy zostały mi 2 różowe. No ale nie oszukujmy się, tak? Patrzyłam i na rozmiary, i patrzyłam tak na rozmiary i na cenę, no bo myślę, ja jestem z tych, co, że pazera się ostatnio włącza w sklepie. A jeszcze to, że ja musiałam iść mierzyć. Wiecie co, jak ja nie lubię mierzyć ubrań w sklepie. Ja wolę przyjść do domu, zmierzyć i najwyżej oddać. Logika.
ale okej. Właśnie, bo jeszcze pisałam do siostry, obiecała mi wysłać zdjęcia. Pierwsza taka różowa, z takiego widzicie? Zawsze mi się podoba to coś, takie wytłuczenie. Ma pufki firma OVS. Za Chiny nie wiem, co to jest za firma. OVS. Ja mam tutaj Europa XXL. O, tu będzie wam lepiej widzieć. Nie wiem, co to jest. No i cena sklepowa. Ich była 81, ja zapłaciłam 40 zł za to. To jest takie swetne. A może sprawdźmy skład, bo tego nie wpadłam na to, żeby w sklepie sprawdzić skład. Mam nadzieję, ale przyjemne w dotyku. O, dobra, ma 64% bawełny i 33% poliestru, więc okej, myślę, że nieźle. Zaraz przymierzę. I drugie moje różowe. Co to jest? A, ta sama firma. To jest taka bluzeczka. Tutaj ma takie trzy guziczki. O. Trzy guziczki, zwykła ten. I ona była z 37 na 17 zł i za to właśnie zapłaciłam złotówkę. Więc wydaje mi się, że nawet za złotówkę to spoko. I pewnie bawełniana, bo to taka koszulka. O, jest nawet guziczek dostępny. 100% bawełny. Dobra, to ja wam przymierzę, bo jest za 10 druga. Okej. Okay. No, powiem wam, że pufki są urocze. Podoba mi się właśnie materiał i ten taki wzór. I taka, wiecie, do jeansów. No może nie tych, bo tu mam, wiecie, ten wyższy stan. No jest takie... taką kukatką, więc to powinnam naprawdę... tak... i oj! Tak naprawdę pewnie tak założyć. Żeby nie było widać, ale ja tak nie noszę ubrań, bo o to mnie wszystko drażni. Więc u mnie musi być na wierzchu. Ale wydaje mi się, że spoko, bluzka. Co dłużej też nie chciałam brać, żeby mi też mocno nie wisiała. A nawet nie wiem, czy była. Ale podoba mi się właśnie to wytłoczenie i te pufki. Urocze. No i druga już. Tutaj lekkie marszczenie, takie ozdobne, trzy guziczki, no taki zwykły, wiecie, zwykły t-shirt, też mówię, mam czerwoną spódnicę, mam czarną spódnicę, mam żółtą, taką miodową spódnicę, mam w kratkę spódnicę, mam w kwiatki spódnicę, mam różową w kwiatki spódnicę, mam granatową spódnicę w kwiatki, multum spodni, a po prostu bluzek nie mam dużo, więc musiałam sobie coś dobrać. No mówię, to taka zwykła koszulka. Myślę, że też nie mam zamiaru się ustroić. Mam nadzieję, że nie jest wymagany strój jakiś taki mocno. No tu trzeci guziczek to tak pod pachą, więc bez różnicy. Ale tu dwa, to tak. No ma, się nie przebieram, bo zaraz się tak może lecieć po Wojtka, więc wydaje mi się, że spoko. Więc właśnie muszę łapować. Podałoby coś zjeść, bo jest takie. No ale dobra, jeszcze nie skończyłam moich zakupów. Poszłam jeszcze do Grycan na kawę i na ciastko. Jak nie zapomnę, to wam tutaj wstawię zdjęcie, co sobie zamówiłam, co zjadłam. No i właśnie, tak mówiłam o tej torebce. Chcę, żebyście nie widzieli. Miała być brązowa. Spodobała mi się różowa. Podobały mi się plecaczki. Też w ostateczności tak pomyślałam, że była tam taka beżowa, nie głupia, taka szoperka. No ale myślę, Boże, szoperka. Jak ja lubię nosić te, wiecie, przez ramię. I tak nie byłam zdecydowana z tą szoperką. I tak chodziłam, krążyłam 10 razy. Dosłownie przyrzekam, 10 razy obeszłam to stoisko z torebkami. I nie mogłam się zdecydować. W końcu wysłałam zdjęcie do męża. I dzwonię do niego. Widziałeś zdjęcie? Tak, widziałam. I co? I nic. No. Pytam się, ale co, podoba ci się? Wiesz, że ja się nie znam. No ale mówię, no coś na ten temat. A to co to jest? Materiał czy co? To mówię, no materiał i skórka taka. Aha. No to jak chcesz, to se weź. Pisz do Moniki Patrycji, a nie do mnie. Monika i Patrycja to siostra i siostry córka Patrycja.
Mówię, dobra. Pytam, a jeszcze się spytał o cenę, mówię 150 zł. No to mówię, chcesz, to sobie bierz, nie chcesz, to nie bierz, tak. Mojego męża stwierdzenie. No, jemu było bez różnicy, tak. Napisałam do siostry i napisałam do patycji. Wysłałam im zdjęcie. Co myślisz? O, fajna ekstra. Siostra moja, o, fajna ekstra. Weź ją, bo mam patycja da Tomkowi, bo moja patycja jeździ dzisiaj w tym tygodniu z moim mężem do pracy. Jeżdżą razem i w przyszłym tygodniu, bo oni tak jak spotykają się na zmianach, to jeżdżą razem jednym samochodem. Zawsze to parę groszy, bo my mamy na gaz, Patka ma na benzynę. Więc jeżdżą razem do pracy i weź, bo tam Patka ma dla ciebie sweter, będzie ci idealnie pasował do tej torebki. Mówię, spoko, no to fajnie. No to Patrycja też tam ten, o weź sobie, będziesz miała do pracy. Mówię, no właśnie, chcę do pracy. Tak, chciałam sobie tak jakoś tak trochę sobie zrobić, tak miło, że coś będę miała nowego do tej pracy, tak dalej. Bo, no nie oszukujmy się, w tamtej pracy chodziłam non-stop do pracy w tych samych spodniach. I tylko miałam ubiór roboczy. A tak to chodziłam cały czas w swoich spodniach i innych takich czarnych, wygodnych. O, że mnie nigdzie nie gniotły przy robocie. A ja jestem z tych, co chciałabym jednak trochę się uczesać, chociaż nie wiem, jak to długo będzie potrwało. Na razie moimi włosami nie wiem, jak będę je czesać. No ale wiecie, czasem chciałabym się uczesać, pomalować, ładnie się ubrać. No nie wiem, czy hybrydy będę robiła. Jakoś tak. No właśnie, szkoda mi. Ja mogę pójść do fryzjera, ale wydawać na hybrydy co miesiąc, no nie wiem, czy ja się bym się do... No ale dążymy do torebki. W końcu kupiłam torebkę firmy, nie wiem jakiejkolwiek. To jest ta brązowa, o której marzyłam. I ja nie umiem opisać tego koloru, bo ona była w dziale butelkowa zieleń, potem była lekko siwawo i jasno niebiesko i kończyło się na granacie. Więc ja nie umiem określić tego koloru. I to jest właśnie tutaj taki materiał. Refresh, cokolwiek to jest. Tu jest taka skórka. Jeans. Spoko, już wiem. To jest kolor jeans. Dobra, to bym nie wpadła. Wcześniej kosztowała 300, teraz zapłaciłam 150. No i taka, no wiecie, taka myślę, że wszystko w niej pomieszczę. Jest nawet woreczek, więc fajnie. W środku ma, oj, tu dwie kieszonki. Tu kieszonka na zasuwak. I ma długi pasek. Mam nadzieję, że ten pasek będzie ok, że będzie mi pasował. W sensie takim, wiecie, o długość mi chodzi, bo robię też te paski tak, że czasami są przykrótkie. No właśnie. Daje się jakiś krótki. Widzę, że jeszcze jedno oczko można poluzować. Dobra, zaraz zobaczymy, bo mam nadzieję, że nie będzie przykrótka. Bo się wkurzę. Bo ja lubię mieć tu dłuższe. Ale okej. No i dobra. Chociaż oto, wydaje mi się, że to będzie mnie denerwowało. Że z do ręki, tak wiecie, jak pani Musia. O. No ja nie umiem, okej. No może i ta jeans, ale to taki. Dosłownie to tak wygląda. Trochę taki wsi. No i dobra, zobaczmy. No dobra, nie jest źle. Okej, myślałam wizualnie, że będzie przykrótki. Już wam pokazuje się. Na dół, tu na dół. Ja na pewno będzie lepiej wyglądać, jak będzie coś tam miała w środku. Wydaje mi się, że spoko będzie wyglądała jak do ręki bardziej. Chyba, że będzie jak się ją tam ułoży, że będzie napchana. No. Więc tam nie wiem, w tym zostawiłam 180-190 zł. Zapłaciłam za wszystko. Oj, nie przekręciłam. Więc takie moje małe zakupy na pocieszenie
wyrzucenia robot. No, mam nadzieję, że tam przeżyją, Boniu. Bo to jednak przed świętami. Myślały, że jeszcze będę chodziła. Ale tak naprawdę też jak była rozmowa, to było mówione, że tak w ciągu 2 tygodni, więc ja tak się trochę nastawiałam w ciągu 2 tygodni. Ale potem do mnie zadzwoniła kadrowa i powiedziała, że jak umówi mnie na badania okresowe do pracy, to da mi znać. No i okazało się, że na dzisiaj właśnie było wolne miejsca jeszcze, więc mogłam pójść. Akurat tyle ludzi było. Jak poszłam na badania i wziąłem się ten numerek, to był 820, a ja miałam 872. Wyobraźcie sobie, że 50 numerków czekałam. Już miałam dosyć, nie to, że byłam głodna. Potem stwierdziłam, że muszę wyjść, kupić jakiś długopis, no bo trzeba było tam ankietę uzupełnić, nie mam czym. I tak latałam. Trochę na dworze, trochę ten, bo tam też tak gorąco było i tyle ludzi było. I na początku nie było gdzie siąść, więc tak stałam oparta o ścianę i tak już mi się nie chciało stać, to myślę, idę na dwór. Mówię, chyba widziałam jakiś, mówię, sklep po drodze, to kupię może długopis i tak było właśnie. I tak mi minął dzień, muszę właśnie na jutro się naszkolić, bo na jutro na 8.30 mam na szkolenie. 8.30. No i zastanawiam się, do której tam będę. Może zaraz wyjdę i kupię jakąś drożdżówkę sobie na jutro. Albo kanapki na jutro naszykuję. Może jakąś kawę poczęstuję. No jak nie, to będę po prostu siedzieć taka, wiecie, o. I w sumie właśnie, wypiłam kawę u Fugryca i jestem po prostu... Nie, ja chyba nie mogłabym do Lublina dotrzeć, jestem zmęczona. No właśnie, jestem zmęczona po tym Lublinie. Trochę połaziłam po sklepach, wieki nie byłam w sklepach i co o dziwo, jest poniedziałek, nie było sporo ludzi. Naprawdę było sporo ludzi. Ja gdzieś tak gdzieś o 11, po 11 byłam w Vivo i po 12 wracałam już do domu. Dobra. Kochani, 27 minut wystarczająco pogadanki. Może jutro coś nagram wam więcej, może jutro gdzieś jeszcze pójdę. Sprawdzę stan konta. I potem pomyślę, czy jeszcze stać mi coś w tym miesiącu. A jak nie, to poczekam do wypłaty. Właśnie, bo ja tak jeszcze muszę sobie to napisać na kartce, żeby pamiętać przy tym filmie o tych moich rozpiskach oszczędnościowych. Rozpiski idą mi ciulowo, więc pewnie chyba nie ma sensu inwestować w te wszystkie wyzwania. No może wyzwania nie, ale wiecie, te rozpiski, że w tym tygodniu wydałam tyle i tyle. Na jedzenie, na to i na chemię, to, tam, to wiecie, tak mi ciulowo idzie. Rozpisałam sobie raz, dwa razy. A potem mi się nie chciało. I mam całe pudło rachunków, które muszę najpierw poukładać, żeby wszystko rozpisać. Więc nie wiem. I nie wiem. Ale dowiecie się to, mam nadzieję. Muszę sobie właśnie to przemyśleć, jak to mam powiedzieć. Jak nie to napisać, bo zaraz i coś jeszcze miałam powiedzieć. Dobra. Tyle. Chyba nic już. A jak mi się przypomni, to zacznę kajecik i notować wszystko. To, co ja muszę wam przekazywać. Dobra. Widzimy się. Mam nadzieję, że na następnym filmie. Pa!